Cześć kochani, witajcie 26 listopada 2022 roku. Trafiłam właśnie na piękną miejscóweczkę z płomienicami zimowymi, grzybami jadalnymi o znanych właściwościach zdrowotnych, bardzo smacznymi, więc myślę, że jest to świetna okazja, żeby dzisiaj przedstawić tego grzyba bliżej u siebie na kanale. Jest co prawda filmik o płomienicy zimowej, ale nagrywany praktycznie już prawie po ciemku, w strugach deszczu, więc chętnie nagram nowy filmik i pokażę Wam też tego grzyba trochę dokładniej, jak wygląda. Mamy tutaj bardzo młode, śliczne owocniki, więc radość jest oczywiście ogromna z tego znaleziska. Zapraszam na filmik. Więc absolutnie nie jest powiedziane, że na grzyby warto się wybrać wyłącznie w sierpniu, wrześniu i w październiku, bo i w listopadzie, a nawet zimą można trafić na jadalne gatunki grzybów, również zdrowe, więc warto pozgłębiać wiedzę na temat zimowych gatunków grzybów i mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Wam ten temat przybliży. Zacznę od pokazania Wam miejsca, w którym znalazłam płomienice zimowe i ilości, które tutaj rosną. Naprawdę fajnie obrośnięte drzewo. Więc płomienic szukamy raczej na drzewach, kłodach czy jakichś pniach. Są to grzyby, które rosną właśnie w takich miejscach. Nie na ziemi, tylko na przykład na drzewie, pniu czy kłodzie. Tutaj na drzewie, takim jakimś już podumarłym, chorym. No i grzybów właśnie nadrzewnych dobrze jest szukać w tego typu miejscach, bo one lubią właśnie już takie osłabione drewno. Zacznijmy sobie od wyglądu kapeluszy z góry. Jak widzicie, są takie pomarańczowe, intensywnie pomarańczowe, można by powiedzieć, że nawet złotawe. Dzisiaj akurat pada deszcz, więc te kapelusze są zmoczone. Może jak będę wracać ze spaceru, to trochę obeschną. To jeszcze Wam pokażę suche. No jak widzicie, rosną w kępkach te płomienice zimowe. Często w kępkach. Tutaj akurat są naprawdę wypasione duże kępki. Czasem trafiam na kilka owocników rosnących koło siebie, a tutaj naprawdę duże, ładne, modelowe kępki. Od spodu mają blaszki. Bardzo ładnie ogólnie wyglądają te grzyby od spodu. Też ja jako fotograf przyrody bardzo lubię fotografować właśnie płomienice zimowe, bo jedne naprawdę z ładniejszych grzybów. Jak widzicie, właśnie podczas takiej deszczowej pogody te kapelusze są bardzo śliskie i błyszczące. Przyjrzyjmy się też płomienicy zimowej od spodu. Tutaj rośnie jedna kępka dość wysoko, więc łatwo mi pokazać. Jak widzicie, ma blaszki, raczej rzadkie, takie żółtawo-ochrowe. Potrafią być też dosyć jasne, takie białawe, ale tutaj zresztą w tym świetle, bo dzisiaj jest naprawdę ciemny, deszczowy dzień, to wyglądają na takie bardziej żółte. Później zerwę jedną kępkę, zobaczymy sobie w innym świetle, może będzie dokładniej to widać. Mają też charakterystyczne takie zamszowe trzony. Tutaj akurat u tych młodych są one jasne, ale później te trzony się robią w ogóle, słuchajcie, takie ciemnobrązowe. Najpierw w miejscu, gdzie przyrasta do drzewa czy do podłoża, a potem coraz bardziej w górę kapelusza. No tutaj wszystkie jeszcze takie jaśniusieńkie. Grzyb jadalny i smaczny, super się nadaje na przykład do zupy, sosu czy marynowania. Na pewno coś dzisiaj z tych płomienic zrobię, ale nie tylko jadalny i smaczny, ale też ceniony ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Widziałam, że nawet można kupić suplementy z płomienicy zimowej. Natomiast po co mam kupować, jak sama znalazłam, więc na pewno coś przygotuję z tych wspaniałych płomienic. Oczywiście trafienie na jadalne gatunki grzybów późną jesienią czy nawet zimą to fajna sprawa. Nie ma tak wielu jadalnych gatunków grzybów, więc taka płomienica robi robotę pod każdym względem. Jednak danie ze świeżych grzybów pod koniec listopada, dzisiaj mamy 26 dzień listopada, to będzie coś. A też na płomienicę można trafić nawet i w czasie łagodniejszej zimy.
w Azji te grzyby są w ogóle uprawiane. Traficie na nie nawet w sklepach tak naprawdę. Nazywają się w sklepie enoki. Wyglądają inaczej, są takie bialusieńkie i mają bardzo długie trzonki, mniejsze kapelusze, a to dlatego, że rosną bez dostępu światła, czy tam z mniejszą ilością światła. A jak rosną w naturze, no to wyglądają właśnie w taki sposób. Są takie złocisto-pomarańczowo-żółte. Tak jak przewidywałam, w tym świetle będzie lepiej widać te blaszki. Widać, że są u młodych takie jaśniusieńkie, jeszcze praktycznie prawie białe. Nie tak jak pokazywałam od spodu, pod światło, w stronę nieba. No widzicie, jaka naprawdę wypasiona kępa. Jak chodzi o jedzenie, to jemy kapelusze, trzony są łykowate. Też możemy się przyjrzeć tutaj tym trzonom i zobaczyć ich fakturę, taką zamszową. Jeszcze potem położę na jakimś pieńku i sobie poglądamy. No tu są jeszcze jaśniusieńkie. No piękne grzybki. Dobra, teraz jeszcze na spokojnie, w lepszym świetle możemy sobie pooglądać taką kępkę płomienicy zimowej. Tu zobaczcie na dole, te trzony zaczynają się już robić brązowe, później są ciemnobrązowe, coraz bardziej aż do samej góry, praktycznie do kapelusza, zamszowe. Nie ma żadnego pierścienia na trzonie, to jest ważna cecha charakterystyczna dla płomienicy zimowej również. No bo pewnie będziecie się zastanawiać ewentualnie, z jakim gatunkiem grzyba można pomylić płomienicę. Im później zimą traficie na płomienicę, tym mniej musicie się przejmować. Jednak jesienią, kiedy zaczynają rosnąć płomienice, a jeszcze rosną inne gatunki grzybów, no to oczywiście można pomylić płomienicę z jakimś takim kępkowo rosnącym gatunkiem drzewa, jakąś gatunkiem grzyba oczywiście. Z jakimiś maślankami na przykład, które oczywiście mają zupełnie inny kolor blaszek. No ale chodzi mi o to, że dla mniej wprawionego grzybiarza oczywiście grzyby o podobnym pomarańczowo-brązowym kolorze rosnące w kępce mogą się wydawać podobne. Wymaga to oczywiście praktyki, doświadczenia, żeby umieć je rozróżnić, no ale inne grzyby rosnące w kępkach, no to chociażby maślanki, łuskwiaki zmienne, hełmówki jadowite, na które szczególnie musicie uważać, bo są trujące, więc na pewno można takie kępkowe grzyby różne znaleźć i ewentualnie zastanawiać się nad nimi, ale jest wiele cech charakterystycznych, rozróżniających te poszczególne gatunki grzybów. Tutaj mamy oczywiście płomienicę zimową. Płomienica zimowa, tak jak już wspominałam, słynie nie tylko z dobrego smaku, ale też niesamowitych właściwości prozdrowotnych. Przypisuje się jej właściwości chociażby przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, wzmacniające, hamujące procesy starzenia, ma działać pozytywnie na pracę mózgu, także nic, tylko słuchajcie, rozglądać się i konsumować, bo naprawdę na wyciągnięcie ręki nieraz możemy trafić na takie leśne rarytasy. Także kochani, pozdrawiam serdecznie z lasu. Mam nadzieję, że filmik rzucił Wam trochę światła na temat płomienicy zimowej i w ogóle gatunków zimowych grzybów. Zapraszam do poprzeglądania innych filmów również, bo jest ich sporo u mnie na kanale, i oczywiście do subskrybowania pieprznikowego kanału. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, miłej zimy. Dobra, słuchajcie, udało mi się trafić na jeszcze jedno miejsce z płomienicami zimowymi i tutaj mogę Wam pokazać te trzony, że faktycznie jest tak, jak mówiłam, że później się robią takie ciemne. Tutaj mamy już troszeczkę starsze owocniki i te trzony robią się faktycznie właśnie ciemne, jak widzicie, od tej strony w stronę kapelusza. Przy samym kapeluszu jeszcze są jaśniutkie, żółciutkie. A są też tutaj i młode owocniki jeszcze, takie jak tutaj, i te mają bialutkie trzony, znaczy właściwie takie jaśniutko-żółte. Także jakbyście mieli ochotę rozpocząć swoją własną przygodę z płomienicą zimową, to szukajcie tych grzybów w jakichś takich miejscach, gdzie będzie dużo jakichś powalonych starych drzew, konarów, pni. Chociaż można też na nie trafić i na żywych drzewach. Ale jednak, jak to z grzybami nadrzewnymi, częściej właśnie w jakichś takich miejscach polecam.
Szczególnie płomienica zimowa lubi się z osikami i z wierzbami. Tutaj jest bardzo fajny wierzbowy zakątek, mnóstwo wierzb. Ja jeszcze znalazłam płomienice zimowe na brzozach, ale rośnie naprawdę na wielu, wielu gatunkach drzew liściastych. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. A tutaj płomienica rośnie sobie w najlepsze na żywym drzewie. Także wcale nie rośnie tylko na obumarłych czy schorowanych. Na żywym też do spotkania. Tutaj też się pisklaczki płomienicowe kryją. O, i tutaj no naprawdę niezwykle udany dzisiaj płomienicowy wypad i dużo młodych płomienic, więc warto się wybrać w tej chwili. O, i teraz będziemy mieć pełny ogląd sytuacji, bo są też całkowicie stare płomienice zimowe. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają. Widzicie te trzony przede wszystkim całkiem ciemne, a to już zupełnie przejrzałe owocniki.